Dzisiaj temat troszeczkę poważniejszy, bardzo aktualny. Chciałbym dzisiaj z Wami pogadać na temat koronawirusa i w jaki sposób on dotyka mojej branży, branży muzycznej. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten film powstaje, żeby tak naprawdę trochę porozmawiać z Wami, bo sam jestem, jak pewnie większość z Was, no zaskoczony mocno tą sytuacją i nie bardzo wiem, jak się w niej odnaleźć. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na ten temat. Chciałbym, żeby to była taka rozmowa pomiędzy nami, także piszcie śmiało w komentarzach Waszą opinię na temat sytuacji, która ma miejsce teraz. Zadawajcie też pytania, bo chętnie na wszystkie odpowiem. No, przyszło nam doczekać ciekawego momentu. Nikt z nas nie był przygotowany na taką sytuację i wszyscy troszeczkę jesteśmy jak dzieci we mgle i każdy wstrzymuje oddech i stara się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Nie chcę absolutnie podchodzić do tematu od strony zdrowotnej. Na wirusach się nie znam, wszyscy teraz na ten temat rozmawiają, bo każdy jest zdziwiony tą sytuacją. Nikt nie spodziewał się, że to aż tak szybko i że w ogóle się wymknie spod kontroli. Słowem wstępu powiem, że oprócz tego, że jestem właścicielem studia nagraniowego, w którym się aktualnie znajduję, jestem również aktywnym muzykiem. Gram w zespole Tides from Nebula. Nie wiem, być może ktoś z Was zna naszą muzykę, zna naszą twórczość. Wydaliśmy już do tej pory 5 albumów, także myślę, że jest na to jakaś szansa. Najpierw chciałbym podejść do tematu od strony branży, a nie od swojej strony osobistej. Niedawno rozmawiałem z kilkorgiem z moich znajomych, z właścicielami agencji koncertowych, z właścicielami klubów, z bookerami, z promotorami, z właścicielami studiów nagraniowych. Teraz każdy się zastanawia, w jaki sposób się z tą sytuacją obchodzić, w jaki sposób w ogóle do tej sytuacji podejść, no bo rzecz jest całkowicie nowa i mocno nieprzewidywalna i myślę, że właśnie ta nieprzewidywalność jest najgorsza. No ale przejdźmy do konkretów. Kolega, który jest właścicielem dużej agencji koncertowej, która robi koncerty nie tylko polskich artystów, a właściwie głównie robi koncerty artystów zagranicznych, no, boryka się z dużymi problemami, artyści odwołują koncerty, całe trasy się wysypują i agencje są po prostu w takim stanie zawieszenia. Nie da się przewidzieć, ile ta sytuacja jeszcze potrwa i tak naprawdę nie wiadomo, na kiedy koncerty przekładać, nie wiadomo, czy niektóre koncerty w ogóle przekładać, czy może już będzie po sprawie za kilka tygodni, ciężko powiedzieć. Stąd taki wszechobecny niepokój i niepewność. Z drugiej strony rozmawiałem z właścicielami klubu koncertowego, jednego z większych w Polsce. Też się pojawia temat, jeżeli chodzi o imprezy masowe, czyli imprezy powyżej 1000 osób, które w teorii już są zabronione, ale z tego co wiem, oficjalne pisma jeszcze nie zostały rozesłane do potencjalnych organizatorów. Tutaj też praktycznie rynek klubowy, koncertowy został zamrożony na kilka najbliższych tygodni. Prawdopodobnie widujecie teraz co jakiś czas posty swoich ulubionych zespołów o odwołanej trasie, tam o odwołanej trasie i generalnie wszystko wygląda na taki okres mocnej paniki, aczkolwiek absolutnie mnie to nie dziwi. Taka branża koncertowa jest na tyle jakby takim szerokim polem działania, że z tą branżą wiąże się bardzo wiele ludzi i bardzo wiele etatów i ucierpią zespoły, ucierpią promotorzy, ucierpią kluby, ucierpią agencje, ucierpi przeciętny stagehand, czyli tam pracownik techniczny gdzieś tam, który pracuje przy scenie, ucierpi dźwiękowiec, oświetleniowiec. Wszyscy ludzie, którzy pracują przy koncertach, najbliższe kilka tygodni są praktycznie bez pracy. Nieciekawa to jest sytuacja, przyznam. No, to jest precedens. No, nie było czegoś takiego, żeby na kilka tygodni tak naprawdę nie było żadnych imprez. Już nawet nie chodzi o masówki, ale po prostu ludzie nie chodzą nigdzie i im się nie dziwi. Absolutnie jest to dla mnie totalnie zrozumiałe. Wszystkie zespoły, które miały teraz grać trasy w marcu, w kwietniu, w maju, wszystkie te zespoły trasy odwołały i teraz starają się przełożyć swoje koncerty na najbliższy rozsądny termin, czyli na wrzesień, październik, listopad i grudzień. I to, co tam się będzie działo, jeżeli chodzi o booking, to ja nie chcę sobie tego wyobrażać. Ja się na szczęście cieszę, że na przykład Polskę mamy ogarniętą już i mamy na październik zarezerwowaną i ogłoszoną już trasę z zespołem BOKKA. Ale jeżeli chodzi o naszą europejską trasę, no to wszystko jest przed nami. Nasz agent zaczyna już właśnie nad nowymi terminami pracować. No ale nie zazdroszczę tym wszystkim agencjom, które będą musiały się zmieścić w tym okresie 4 miesięcy z tak naprawdę z trasami, które miały się odbyć też wiosną. No to będzie ciekawe doświadczenie, na pewno będzie duży chaos. Zobaczymy, co się będzie działo i jak długo ta sytuacja jeszcze potrwa. I nie chciałbym, żebyście odebrali ten film jako formę narzekania czy użalania się nad sobą. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby być zdrowym. Ta cała sytuacja o imprezach masowych, o odwoływaniu koncertów jest absolutnie dla mnie zrozumiała. Ten film powstał, żeby tak naprawdę nawiązać pewnego rodzaju konwersacje z wami, bo jestem ciekaw waszych opinii, jak uważacie, ile to potrwa, jak już koronawirus zniknie bądź zostanie opanowany, to czy nagle ludzie wyjdą na ulicę imprezować i kluby będą pełne i zwykle tak jest po takich okresach cięższych, że dużo dzieci się rodzi, nie? Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Myślę, że ten okres trzeba jakoś tam przetrzymać, zacisnąć zęby, liczyć na to, że firmy nie pobankrutują, że agencje nie pobankrutują, że zespoły nie splajtują i że jakoś sobie to wszyscy odbijemy, nie? Okej, to by było tyle na dzisiaj. To był taki wyjątkowy odcinek, troszeczkę na gorąco, bo te kilka dni naprawdę dało mi do myślenia. Kilka takich dużych rzeczy się zmieniło, plany na najbliższe miesiące się zmieniły, no i postanowiłem się podzielić właśnie tutaj w tym miejscu z wami swoją, może nawet nie tyle opinią, co bardziej wątpliwościami, więc jeżeli macie jakieś pytania, jakąś swoją opinię, to chętnie ją przeczytam w sekcji komentarzy pod tym filmem. Widzimy się w najbliższą niedzielę, jak zwykle zresztą, bo co niedzielę wychodzi nowy odcinek na naszym kanale. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować w ogóle nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Temat poważniejszy, ale mam nadzieję, że teraz już będzie z górki. Hej, do zobaczenia, pa!